szczupłość środków finansowych będących w dyspozycji placówki na to nie pozwoliła. Dlatego też, kiedy wszedł do mnie pan Jan Brodawka z synem, z Karolem i zaproponowali, że sfinansują taki mural, to poczułem się po prostu przeszczęśliwy. Bardzo szybko dogadaliśmy się z panem Janem. Wybraliśmy ten projekt z wielu innych propozycji, a potem poszło już z górki. Piękny mural. Wydaje się, że to jest dzieło, dzieło sztuki. I tak jest, ale to jest tylko obrazek. Pamiętajcie, żeby ten obraz nie zabił w was chęci zdobywania dodatkowej wiedzy na temat tego bohatera. Na pewno dowiecie się od swoich nauczycieli, od grona pedagogicznego, o patronie wiele, albo wręcz prawie wszystkiego. Ale, moi drodzy, szkoła to nie tylko miejsce, w którym zdobywa się wiedzę, nabywa się nowych umiejętności, ale szkoła jest miejscem, w którym przekazuje się wartości. Generalnie zaczęło się od tego, że jeszcze rok temu pracowałem w firmie w marketingu. No jako zadanie właśnie marketingu musimy zwiększać przede wszystkim zasięg odbiorców, prawda? Ludzi, którzy nas znają, świadomość po prostu marki. I mieliśmy wiele różnych pomysłów. Najprostszym z nich właśnie było, żeby stworzyć jakiś baner, jakiś szyld, prawda? Gdzieś postawić w Międzyrzecu i okolicach. Ale przyznam szczerze, zauważyłem, że mamy tego mnóstwo właśnie. Będziemy jeździć po kraju, zauważymy wszędzie billboardy, różnego właśnie rodzaju szyldy, które przysłaniają nam cały krajobraz. Naszą piękną architekturę, którą także ma Międzyrzec. I nie chciałem tego właśnie odbierać, a właśnie nadać dodatkową wartość temu, którą właśnie ma miasto. Jeśli chcemy coś, naprawdę mamy jakieś wartości, coś jest dla nas bardzo ważne, to możemy to zrobić w bardzo prosty sposób, bardzo często, nie zdając sobie sprawy, bo tak naprawdę to kiedy bardzo dobry pomysł, albo po prostu dobry pomysł spotyka szansę, to jest właśnie sukces. To jest osiąganie tego, co nas po prostu zależy. I mi zależało właśnie, żeby trochę odświeżyć trochę mury naszego miasta, trochę nadać jej wartości. Przede wszystkim też pokazać, jaką historię niosą nasze budynki, mury też waszej szkoły, prawda? Jak związano jest z nią, jest patronem sikorskim. Mam nadzieję, że to się udało, że wszystkim się podoba mural. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy właśnie brali udział, przede wszystkim moim rodzicom, którzy pomogli tutaj zasponsorować ten mural. Dziękuję wszystkim tutaj też, którzy wyrazili zgodę i pomogli w tym, żeby to faktycznie się odbyło. Dziękujemy Ci bardzo, panie dyrektorze, że tak szybko, sprawnie udało się załatwić sprawy z konserwatorem i władzami, którzy, tak powiem, dają decyzję, żeby takie coś powstało, takie dzieło. Dziękuję wam, młodzieży, że jesteście. Tak Karol, mój syn, mówił i przedmówcy moi, że warto brać przykłady z takich ludzi, z takich patriotów. Życzę, żeby z waszej grupy powstało jak najwięcej patriotów, którzy będą dbali o ojczyznę, ale też o miejsce nasze, o Międzyrzec Podlaski. Pewnie wszyscy, którzy tu jesteśmy, wszyscy kochamy to miejsce. Kochamy Międzyrzec Podlaski. Myślę, byście mnie kochali, to byśmy tutaj nie byli. Ale chcę podziękować też Magdzie, mojej córce. Tak jak Karol mówił, inicjatorem był, ale Magda dokończyła to dzieło. Poświęciła dużo czasu, energii, za co ci bardzo też, Magda, dziękuję. Ale tutaj też nie ma ludzi, którzy, tak powiem, są też przyczyną tego, że ten mural powstał. To są pracownicy firmy Karol. To oni, pracownicy, trzeba powiedzieć, na te środki zapracowali. Żeby daleko nie szukać, tu na tym placu, moi drodzy, jest kilku naszych absolwentów. Proszę bardzo, pan wicestarosta z Kulimowski, pan radny Mironiu, pan wójt Adamowicz, pan dyrektor Stefaniuk, pan dyrektor Matejek, pan dyrektor Marcinek, pan dyrektor Myszka, że o sobie już nie wspomnę.
tle za panem fantastyczna rzecz, mural, który bez was by nie powstał. Jak doszło właśnie do realizacji tego pomysłu? Tak jak syn powiedział w swoim krótkim wystąpieniu, że szukaliśmy inicjatywy takiej, co możemy zrobić w naszym otoczeniu, gdzie żyjemy, w naszym mieście, które kochamy, lubimy. Bo ja kiedyś pracowałem w Warszawie 10 lat, jednak wróciłem do tego miejsca, jednak korzenie mnie ciągnęły tutaj i tutaj zbudowaliśmy firmę razem i chcemy nadal rozwijać i tworzyć, ale chcemy wykorzystywać możliwości naszej firmy na cele dobre, między innymi takie jak te. Takie jak tabliczki na terenie gminy Międzyrzec Podlaski rozstawiliśmy. Przy lasach głównie, żeby nie śmiecić, żeby to miejsce, w którym żyjemy, było przyjazne dla nas, ale też i dla zwierząt. Zwierzątka to są nasze pupilki, których kochamy, żeby to wszystko było w harmonii razem. Trudno jest zorganizować tego typu przedsięwzięcie? Wymaga zgód. Zgód wymaga, ale zgody załatwił, tak jak mówiliśmy, pan dyrektor Artur Grzyb, dyrektor szkoły. Także poszło to bardzo łatwo, także przychylność konserwatora była. Długo nie trzeba było czekać. Ten mural to taka wskazówka, że tutaj ten patron i to liceum to elita Międzyrzeca Podlaskiego? To może jest za duże słowo elita, ja boję się używać takich słów. Natomiast no nie ukrywajmy, w tym liceum uczy się najlepsza młodzież z terenu tak zwanej Międzyrzeczyzny, bo z terenu miasta i okolicznych gmin. I to jest pewne. Mamy nadzieję, że ta ściana już jest termomodernizowana, że za rok, za dwa nie trzeba będzie ją rozbierać. Tak, już dawno była termomodernizowana. To jest jedyna ściana, która się nadaje dla tak znamienitego człowieka jak generał Władysław Sikorski. No to teraz krótko pomyślę, jak doszło do realizacji. Ja od zawsze marzyłem o muralu, który by upamiętniał naszego patrona. No z tym, że szkoły z jej zasobami finansowymi nie stać po prostu na tego typu wydatek. Dlatego też jak pojawił się pan Brodawka z synem, to byłem przeszczęśliwy. Na początku no nie wierzyłem, że ktoś chce nam sfinansować mural. Ale okazało się szybko, że to jest prawda jednak. Potem to już mówię, poszło jak z górki. Załatwianie wszystkich formalności, wykonanie, wybranie projektu, wykonanie. I oto dzisiaj mam efekt. Uważam, że wspaniały. Dzieło sztuki wykonała firma? Wallart z Warszawy. Obserwował pan dyrektor na pewno codziennie postępy prac, jak to wyglądało? Tak, mamy całą dokumentację. Ja byłem w ogóle zszokowany szybkością wykonania. Bo ci ludzie zrobili to w ciągu dosłownie 4,5 dnia trwało wszystko od rozstawienia rusztowań po zdjęcie rusztowań. Byłem pod wrażeniem, przyznam szczerze.